cześć wszystkim, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w nowym vlogu. Jesteśmy na Rodos w Grecji, jest to nasz trzeci dzień tutaj. Musieliśmy trochę zapoznać się z hotelem, właśnie zbieramy się na śniadanie i potem pokażę wam nasz pokój. No i tak jak mówię, zbieramy się na śniadanie, bo jesteśmy już strasznie głodni, także idziemy. Jesteśmy już po śniadaniu. Przyszła teraz pora, żeby pokazać wam nasz pokój. Żeby zrobić room tour. Więc ja was oprowadzę po naszym pokoju. Zaczynamy od sypialni. Znajduje się tutaj mega duże łóżko. No, ja uwielbiam w ogóle hotelowe łóżka i pościele. Bardzo dobrze się tu wysypiam. Nie chce mi się w ogóle wstawać. Muszę sobie ustawiać rano budziki, żeby wstać. A co mnie rano denerwuje, to no. Znaczy rano, wieczorem. Jak się kładziemy, tutaj kołdry nie da się wyjąć. Nie wiem, jak ona jest tam mocno włożona. Mocno musi być włożona. No, ktoś tam się nie trzyma. Ale naprawdę nie to. Przechodzimy do łazienki. Łazienka jest wspaniała, no. Największe wrażenie. Ta wanna, powiem wam, że kąpałam się w niej, pokazywałam wam ją na Instastory. Kąpałam się w niej ostatnio, wczoraj, godzinę, półtorej. Jest ogromna. I tutaj ma takie okno. Wydaje mi się, że za dnia nas nie widać, natomiast ale wieczorem, jak zapalimy światło, to no widać nas na pewno. Mamy tutaj też umywalkę, wielkie lustro, nasze rzeczy, bo tak jak mówię, jesteśmy tutaj już trzeci dzień. No i się rozpakowaliśmy. No i jeszcze jest dodatkowo prysznic i toaleta, wiadomo. Także to tyle. Przechodząc dalej, jesteśmy w salonie. W salonie, gdzie Dominik ma też szafę, jak widać. Tak, ja wspominam, nigdy się nie rozpakowuję na wakacje. Nie, właśnie ja się zarozpakowałam. Drugi raz na wakacjach w życiu rozpakowałam swoje rzeczy do szafy, serio. Nie. No, widać. Sobie leży, połowie rzeczy i tak przecież nie będę chodził, bo chcę to rozpakowywać, nie wiem po co to wziąłem. Mamy ja tutaj też takie dwie sofy, jest telewizor. Taki salonik, no. Miło się tu siedzi. Jak przyjechaliśmy, to sobie tu usiedliśmy. Duże są te kanapy. Dominik nawet jak oglądał mecz, to sobie przysnął. Także wygodnie. Telewizora raczej nie oglądamy. Tak jak mówię, akurat leciał mecz, a tak to w ogóle go nie włączamy. Teraz pójdziemy na balkon, z którego jest super widok. No. Ale najlepsza część jest u góry. Także tak wygląda nasz balkon i widok z tego balkonu. Jest przepięknie. Na początku myśleliśmy, że będziemy mieć taki taras na dole, ale z jednej strony w sumie wyszło na lepsze, bo tak jak mówię, tutaj wszyscy się patrzą z góry, z boku. No nie, że patrzą, ale no, po prostu ale widać, nie? Tak, wszystko. Widać po prostu wszystko, a u góry mamy totalnie chill. Także idziemy do góry i pokażemy wam, jak to wygląda. Także wychodząc z naszego pokoju, bo musimy z niego wyjść, żeby dotrzeć na dach, mamy schody, także idziemy do góry. Tutaj nikt po tych schodach nie chodzi, bo są one tylko nasze. I tutaj jesteśmy już na samej górze. Mamy tutaj drzwi, kolejne schody i jesteśmy na naszym dachu z prywatnym basenem, przepięknym widokiem, taki infinity pool. I tak to się prezentuje. Myślę, że te pokoje również są fajne, natomiast tutaj jest tak zupełnie prywatnie. Mamy tutaj swoje leżaczki. Jedyny minus tego, że nie ma tutaj parasoli. Jesteśmy tutaj tak naprawdę cały dzień na słońcu. No ale jak się siedzi w basenie cały dzień, to nie, jest przyjemnie. Tym bardziej, że teraz o, już trochę cień tutaj idzie, także kupiliśmy sobie jeszcze materac, który super się sprawdza, jest malutki. Szkoda, że nie wzięliśmy dwóch. Ale bardzo miło się na nim tutaj leży, właśnie w tym basenie. Także tak to się prezentuje i uważam, że jest naprawdę przepięknie. I codziennie korzystamy z tego miejsca z radością. Także teraz się zbieramy i idziemy do centrum naszego miasteczka, w którym jesteśmy. Jeśli chodzi o centrum Rodos, to jest to trochę dalej i raczej musimy pojechać tam taksówką. Też mamy to w planach, ale prawdopodobnie jutro pojedziemy. No, na pewno nie dzisiaj. Dzisiaj wybierzemy się piechotą. Planujemy brzegiem morza dojść do
centrum właśnie miasteczka. Także zbieramy się, bierzemy ze sobą kremy, mamy na sobie stroje kąpielowe. W razie by było za ciepło i wejdziemy sobie. Jest 33 stopnie, więc jest bardzo gorąco. Także coś na głowę koniecznie i zobaczymy, jak to tam wygląda. Jeszcze przed wyjściem oczywiście smarujemy się ochroną. Jeśli chodzi o ciało, to używamy olejku 20. Ja tam jednak lubię, jak to ciało jest trochę opalone. Paradoksalnie opalone ciało wygląda zdrowiej i pewnie się ze mną zgodzicie. Także zwykle na wakacjach używam na pewno filtra, żeby się nie spalić, ale nie jest to 50 na ciało. Natomiast jeśli chodzi o twarz, zawsze jest to filtr 50, czy na wakacjach, czy nie. Także używam takie i powiem Wam szczerze, że mi się super sprawdza, jeśli chodzi o twarz, pod makijaż. Dla mnie ten krem jest dobry, Dominik też go używa, natomiast nie nakłada makijażu. Nie bieli, nie roluje się, no moim zdaniem jest świetny, także to jest moje któreś opakowanie. No i wychodzimy posmarowani, gotowi na słońce i na długi spacer. Gotowi? Zamaskowani, zaczapkowani. Pamiętajcie jeszcze nie tylko o ochronie na skórę, ale o ochronie na głowę. Ja kiedyś przeżyłam takie przygrzanie głowy i nie jest to nic fajnego. Czułam się wtedy tragicznie, także od tamtego czasu zawsze pamiętam o czapce na słońce. Praktycznie w ogóle nie wychodzę bez czapki, także gotowi, można wyruszać. Dopiero co wyszliśmy poza plażę hotelu. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie, turkusowa woda. Kamienista plaża i taki widok. No przepięknie. Uwielbiam taki krajobraz. A teraz staram się nie zabić na tych kamieniach. Nie wiem, czy japonki za 10 zł z Sinseya na taką podróż to był dobry pomysł, ale może dam radę. Jednak nie dało się iść plażą. Musieliśmy zejść z plaży i pójść normalnie. Tu jest jakiś, nie wiem, opuszczony hotel, plac zabaw i zastanawiam się, ile stopni może mieć ta zjeżdżalnia. Raczej żadne dziecko by pewnie na tym nie zjechało. Zatrzymaliśmy się w sklepiku, żeby kupić, Dominik wziął sobie loda. Jeśli jeszcze nie jedliście tych magnumów, to bardzo polecam, są przepyszne. Wzięliśmy Red Bulla i wodę, bo naprawdę jest po prostu żar z nieba, jest mega gorąco. Właśnie sprawdziliśmy na mapach, że w sumie nic tu nie ma i są same hotele. Także będziemy wracać do naszego hotelu, mamy 20 minut drogi. Trochę się przeszliśmy, zawsze jakiś spacer, no i wracamy do nas. Weszliśmy już właśnie do pokoju, do klimatyzacji. Jest cudownie, cudowne uczucie. Cały makijaż mi spłynął z twarzy, serio, i to dosłownie spłynął z ciepła. Także wzięliśmy sobie po drineczku, po aperolku i teraz się chłodzimy. Po spacerze było nam tak ciepło, że chcieliśmy iść jeszcze na basen do góry. Natomiast teraz posiedzieliśmy trochę w klimatyzacji i jest godzina już, która? 17:30 chyba, nie? Także stwierdziłam, że zamiast na basen pójdę sobie do wanny, bo jest taka cudowna, że nie wiem znowu ile w niej przesiedzę. Natomiast napełniam już sobie ją i będę się pluskać. Ja już po kąpieli, nie wiem ile siedziałam w wannie, ale trochę czasu zleciało. Właśnie zamówiliśmy sobie talerz owoców do pokoju oraz dwa świeżo wyciskane soczki z pomarańczy. Także będziemy się zajadać, będziemy pić, a za jakąś godzinkę pójdziemy na kolację. Owoce wyglądają przepysznie, także ja na pewno jeżynki, malinki i truskawki. My już gotowi do wyjścia na kolację w końcu. Czekałem chwilę na Paulę. Paulina na wszystko ma czas, zawsze to ja się spóźniam, a teraz wychodzi na to, że częściej ona. Ale ja nie jestem spóźniona. Z ostatniego czasu. Ja tak planowałam. Na 20:30 iść na kolację, z 20:30 idziemy na kolację. No, dobra, idziemy, bo jesteśmy mega, mega głodni. Zobaczymy, co dzisiaj zjemy. Na co masz ochotę?
No właśnie nie wiem, czy nie na to samo, co wczoraj. Muszę zobaczyć, co tam jeszcze było, ale wczoraj jadłam łososia z ryżem i z warzywami, był przepyszny, więc nie wiem, czy nie zamówię sobie go też jeszcze ja dzisiaj. Ja wczoraj jadłem makaron z krewetkami, ale dzisiaj mam ochotę na coś innego. Zaciekawiło mnie w karcie dań risotto, więc zobaczymy, może risotto. Właśnie dostaliśmy przystawkę, zamówiliśmy sobie tatar wołowy z ogórkiem i pieczywkiem. Wczoraj to jadłam i było bardzo dobre. Dominik poszedł w moje ślady i też ma, także jemy. Testujemy. My właśnie wróciliśmy z kolacji, było naprawdę pysznie. Zaraz siadam do przerabiania tego vloga, jeśli chodzi o to, co mam na sobie, bo może jesteście ciekawi. Body jest z Big Bang, pasek z Guessa, spódniczka z Bershki i torebka z Sinseya. Dostaję o nią bardzo dużo pytań, od kiedy pokazałam Wam ją na story. Sprawdza mi się super, także naprawdę polecam. A jeśli chodzi o rzeczy za mną, to już Wam pokazuję, bo nie mogłam się zdecydować, co ubrać na kolację. Miałam do wyboru albo to body, które mam na sobie, czarne, albo takie różowe, ono też jest z Big Bang i tak jak wspominałam Wam na story, to są najlepsze body, jakie kiedykolwiek miałam w swojej szafie. Świetnie opinają ciało i mają naprawdę super materiał, są jak druga skóra. Zastanawiałam się jeszcze nad tą koszulką z przesłodkim pieskiem, co prawda nie jest to Elmuś, natomiast koszulka i tak jest super. No i wzięłam jeszcze bluzę, kiedy byliśmy w Turcji, to powiem Wam, że te wieczory były chłodne i tutaj stwierdziłam, że wezmę też coś, żeby wieczorem sobie założyć, natomiast tutaj wieczorem jest naprawdę bardzo ciepło, nawet powyżej 20 stopni, więc bluza zdecydowanie mi się nie przyda, więc muszę ją schować do szafy, ale zobaczcie, jaki ma fajny wzór, jest tutaj jakby pochlapana cała farbą, z tyłu też całe plecy ma takie pochlapane farbą. Także jak nie tutaj, to może na podróż z powrotem do Polski się przyda, bo w samolocie zawsze jest trochę chłodniej. Także ja zabieram się do przerabiania tego filmu, tak jak mówiłam. Siadam do komputera, ale jeszcze chciałam Wam pokazać coś, co ostatnio upolowałam w TK Maxie. Zobaczcie, jakie przepiękne etui na AirPodsy. Jestem totalnie zakochana i za każdym razem, jak otwieram torebkę, to no po prostu tak się błyszczy i przykuwa uwagę. Przepiękne. Kosztowało 39 zł, więc nie mogłam się oprzeć. Jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Także to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli chcecie więcej vlogów, a wydaje mi się, że chcecie, bo ostatnio często do mnie piszecie, gdzie vlogi, także dzisiaj nagrałam. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy takie vlogi Wam się podobają i do zobaczenia w kolejnym filmie.